Proszę Państwa, tu leży jacht. Jacht, prawda, leży w lesie, prawda, bo jak gdzieś gmina niesie, jachty mogą być nawet w lesie. To jest drewniany jacht, jeszcze widać porządna klepka. A, omszały taki, tutaj są bulaje, okna, tu jeszcze widać tutaj te kawałki tego drewna, odlatują, spróchniało to już chyba, no tak to wygląda. A to się znajduje, proszę Państwa, taki jacht, o dziura tu jest nawet, proszę bardzo, chyba myszy tędy chodzą. I tutaj są te stalówki. O, stalówki też są, leżą. No proszę, tam relingi. A tak wygląda tutaj kil od tego jachtu. No proszę, zardzewiały, przegnity, wrzucony tutaj, nie wiem przez kto go wyrzucił. Prawdopodobnie ktoś go wyrzucił tu na brzeg i tak się leży. To nawet ster jeszcze dobry ma. Proszę bardzo, taki jacht. Duży jacht. Ja nie wiem jak on się nazywał, bo nie ma nazwy. Ale tu spróchniałe wszystko jest. Coś. Ten jacht praktycznie to się do kasacji nadaje. Prawda? No. To leży naprzeciwko stoczni. Jak klubu stoczni. Jak klub stoczni gdańskiej, czyli Mosir. Tam obsługuje. No i tak to wygląda. Także jakby ktoś potrzebował taki jacht, zapraszam przy bramie jachtu po Stoczni Gdańskiej. Właśnie tutaj ten jacht z tyłu za mną leży. Można sobie wziąć, jakby co. Pozdrawiam Czerwony Korsarz z Gdańska z jachtem, który no jest do wzięcia, prawda? Ahoj!